Drodzy bracia w kapłaństwie, osoby konsekrowane, siostry zakonne, kochane młodzieży, umiłowane siostry i bracia w Chrystusie Panu. Czasami tak się zdarza, że mamy albo rodzice nasi, a tym samym i my, mamy coraz większe domy, przynajmniej co niektórzy, ale też coraz mniejsze rodziny. Mamy więcej informacji w internecie, w środkach masowego przekazu, a jesteśmy coraz bardziej zagubieni i dość często nie rozumiemy ani świata, ani też samych siebie. Przed naszymi oczami migocą dość często miliony zmieniających się filmowych klatek z kilkuset kanałów telewizji cyfrowej, a tracimy zdolność kontemplacji, pochylenia się czasami nad pojedynczym słowem czy zdaniem. Coraz skuteczniejszą mamy medycynę, ale wcale nie czujemy się lepiej, a może wręcz i gorzej z różnych względów. Potrafimy, przynajmniej co niektórzy, przebyć drogę Ziemi na Księżyc i z powrotem, a tak często mamy kłopot z przejściem na drugą stronę ulicy, by porozmawiać z drugim człowiekiem, by zauważyć kolegę, koleżankę, tego, który gdzieś tam idzie przez życie. Pragniemy czystego powietrza, a niestety niszczymy nie tylko połacie lasów, nawet i dzisiaj w ramach przystani, co niektórym butelki, tak powiem, opadły z rąk puste, czy papierki różnego rodzaju. Pragniemy różnych rzeczy, spraw. I często mówimy za dużo, a kochamy za mało. Więcej może wiemy, ale niewiele rozumiemy. Rozbiliśmy, jak co niektórzy mówią, atom, ale nie rozbijamy wzajemne uprzedzenia, różnego rodzaju emocje. Wydłużamy życie, a coraz bardziej brakuje nam czasu. Mamy różnorakie tabletki, pigułki, które niestety potrafią uśmiercić dziecko, staruszka, a człowiekowi młodemu dać czasami iluzję szczęścia. A jesteśmy coraz smutniejsi, przynajmniej niekiedy, albo u niektórych. Kochani moi, świat, w którym żyjemy, można oglądać oczami przysłowiowej nieszczęsnej ofiary, ale też można oglądać ten świat oczyma człowieka, który wyrusza łodzią, przysłowiową łodzią, w poszukiwaniu pięknych pereł. Wszelki zaś dramat czy tragedia, jak burza na morzu, zniszczenie miasta przez wojnę, trzęsienie ziemi w Nepalu czy gdziekolwiek indziej, śmierć niewinnego człowieka, dziecka czasami, oskarżenie bez powodu, nieuleczalna choroba, to wszystko może stać się w życiu człowieka powodem swoistego buntu. Buntu przeciwko Panu Bogu. Gdzie On jest, skoro świat ma takie oblicze, jakie ma? Jakby nie wyszedł spod ręki dobrego Stwórcy. Nie jeden człowiek stawia Panu Bogu to samo pytanie, które postawili Jezusowi Jego uczniowie. Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Ale przecież również
Bóg może wezwać człowieka, każdego z nas, w formie niekoniecznie od razu do siebie, ale wzywa nas pytając każdego z nas i prosi również o swoistą odpowiedź. Co uczyniłeś? Jak wykorzystujesz to, że możesz uczestniczyć przy obrażaniu tego świata, tego daru, który Ci dałem, który Ci przekazałem? Jak czyni sobie ziemię poddaną? W jaki sposób przeobrażasz ten świat, aby stał się lepszy, bardziej przyjazny człowiekowi i aby ludzie byli wobec siebie bardziej życzliwi? Jezus, kochani moi, widząc nasze pragnienia różnorakie, dostrzegając czasami nasz taki swoisty ludzki bunt, obawy, lęki, pewnie czyni tak jak wówczas przed laty z apostołami w Łodzi. Wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. A wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. On, Jezus, czyni to, co dla nas jest niemożliwe, co przekracza nasze spojrzenia, myślenia, różnorakie nawet i pragnienia. Czyni to, albowiem jest Bogiem, jest Panem stworzenia, jest Twórcą świata i człowieka, jest Bogiem przede wszystkim miłości. I pewnie te pytania, które dzisiaj w Ewangelii stawiali sobie apostołowie, są zawsze aktualne. Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? A odpowiedź pewnie narzucała się tak sama sobie w całej tej sytuacji, która zaistniała. Bo któż może być Panem natury? Któż może być tym, który ucisza burzę, który sprawia, że nastaje zarówno zewnętrzny, jak i też wewnętrzny pokój? Zastanawiali się, czy ten, który jest tak bardzo ludzki, że uległ zmęczeniu i spał w tyle łodzi na wezgłowiu, może być Bogiem. Kim właściwie On jest? Jeden z nas, a tak całkowicie różny, inny. Kochani moi, apostołowie stawiali to pytanie sobie samym, ale w zamierzeniu ewangelisty świętego Marka, który napisał te słowa, to pytanie, kim właściwie On jest, miało być i ma być skierowane również do każdego z nas. A właściwa odpowiedź z naszej strony, poszukiwanie tej odpowiedzi, staje się swoistym wyznacznikiem, czy jestem uczniem Jezusa Chrystusa, czy jestem blisko tego, który mnie kocha, który mnie przygarnia, który mnie umacnia, który daje mi sens życia, który daje mi kierunek życia, który ucisza wszelkie burze, który sprawia, że życie moje jest dobrym życiem, Bożym życiem. I manifestując swoją władzę, Jezus, jak słyszeliśmy w Ewangelii, wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił, nastała głęboka cisza. A w ten sposób, kochani moi, dobry Pan Bóg, Jezus Chrystus, chciał uciszyć nie tylko falę jeziora, ale nade wszystko chciał uspokoić serca swoich uczniów, zatrwożonych tym niebezpieczeństwem, które im zagrażało w ich mniemaniu i spojrzeniu. Kochani moi, ten obraz jest często przywoływany jako obraz, symbol Kościoła. Mówił o tym jeszcze jako kardynał papież Benedykt XVI w czasie Drogi Krzyżowej w 2005 roku, choć nie tylko, w różnych innych miejscach.
zagrożony niebezpieczeństwem zewnętrznym, a nierzadko też różnego rodzaju sporami wewnętrznymi, Kościół przemierza szlaki historii. A my wraz z Kościołem i w Kościele czynimy to samo. I zdarza się nieraz, iż Kościół dryfuje. Jest przecież świętą wspólnotą grzeszników. Jednak Jezus, głowa Kościoła, nieustannie czuwa nad bezpieczeństwem swojego Kościoła. On prowadzi Kościół. On jakby niesie na swoich barkach Kościół. Ale czy również tak samo nie wyrzuca innym? Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakżeż wam brak wiary? Jesteście przecież, żyjecie w Kościele. Jestem blisko waszego życia. Nadaję sens waszemu życiu. Pragnę być dla was przyjacielem, umocnieniem, wzmocnieniem. Dlaczegoż więc brakuje wam wiary? W różnorakich momentach i chwilach to, że proboszcz lub wikariusz swoim postępowaniem budzą czasami wątpliwości co do obecności Jezusa w Kościele, że Kościół nie zawsze jawi się jako matka ubogich, cierpiących, o czym w sposób szczególny w ostatnich latach, miesiącach przypomina nam papież Franciszek. Przypomnijmy sobie, jeżeli jesteśmy w stanie przypomnieć z racji po prostu wieku i młodości, jak to, co niektórym kiedyś przeszkadzał wiek i choroba Ojca Świętego papieża Jana Pawła II. A przecież w kulturze, która charakteryzuje się często pogardą wobec choroby, słabości, starości, schorowany wówczas papież w podeszłym wieku stawał się swoistym wyzwaniem, a nierzadko wyrzutem dla osób lansujących cywilizację śmierci. Dla innych zaś cierpiących, chorych, był znakiem nadziei, ponieważ krzyż i zmaganie z cierpieniem znajdują się w centrum chrześcijańskiego życia i orędzia. Dzisiaj również kopia Krzyża Światowych Dni Młodzieży stoi przed nami, bowiem jest to znak miłości, trudnej miłości, ale tej miłości, która daje życie, nie śmierć, która prowadzi do życia, która prowadzi do nieba i życia wiecznego. Dobry Pan Bóg pragnie, abyśmy byli silni Jego miłością, trudną miłością. On bowiem nieustannie jest obecny wśród nas, tu w Kościele, w tej katedrze, umacnia nas, słabych ludzi, w naszym pielgrzymowaniu, w sakramentach świętych, w Eucharystii, którą sprawujemy, w czytanym Bożym Słowie, które mieliśmy okazję usłyszeć, w śpiewie, który pięknie wybrzmiał w ramach psalmu i Alleluja, w tej wspólnocie, którą tutaj dzisiaj tworzymy razem, będąc blisko ołtarza i siebie wzajemnie, złożonej wspólnocie, ale wspólnocie ludzi młodych duchem, niezależnie od ilości lat, które mamy i zadań, które mamy albo które podejmujemy. W tej wspólnocie, która zrodziła w pewien sposób i przystań, abyśmy w tym naszym zabieganiu, kiedy ciało, tak powiem, pędzi do przodu, od czasu do czasu przystanęli, aby duch mógł nadążyć za ciałem, abyśmy podjęli refleksję nad życiem swoim, pielgrzymowaniem, nad tą miłością, którą Pan Bóg nas nieustannie karmi i obdarza. Czasami wydaje nam się, że On śpi, że jest obojętny wobec naszych problemów, że Jego obecność nie na wiele nam się przydaje. I wówczas z naszych ust wyrywa się właśnie to rozpaczliwe wołanie: Nauczycielu, czy Cię to nie obchodzi, że giniemy?
A Chrystus odpowiada nam, tak jak odpowiadał kiedyś apostołom w Łodzi: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Kochani moi, dzisiejsza Ewangelia i całe dzieje Kościoła potwierdzają, że wbrew pozorom Chrystus prowadzi zarówno historię Kościoła, historię ludzi i historię każdego z nas, że przemienia oblicze ziemi. Jeśli dobrze przypatrzymy się również naszemu życiu, dostrzeżemy właśnie te Boże znaki. Jego moc, Jego światło. Są to wszystkie te momenty, w których po prostu otworzyliśmy się na Jego obecność, w których uwierzyliśmy Jego potędze, w których odpowiedzieliśmy miłością na Jego miłość. W tych właśnie chwilach nie tylko byliśmy uwalniani od niebezpieczeństw, ale swoiście stwarzani na nowo, do nowego życia. Otrzymywaliśmy nowe serce, nowego ducha, serce napełnione pokojem, ufnością, światłem i miłością, i mogliśmy budować nowy świat wokół siebie, dobry świat, bowiem Chrystus był jego fundamentem, inspiracją. On sam był budowniczym, my tylko małymi, skromnymi narzędziami. Kochani moi, uwierzyć w Chrystusa to nie znaczy spokojnie założyć ręce i czekać, że On wszystko za mnie uczyni, że On rzeczywiście li tylko będzie to czekanie, aby uciszył burzę, wicher, aby nastał pokój i spokój. Bowiem uwierzyć w Chrystusa to również podjąć wszystko, co leży w naszych możliwościach, w przekonaniu, że On nie będzie szczędził swoich darów. Czasami może nawet tylko ten okrzyk w kontekście: Panie, ratuj, aby to, co jest słabe, grzeszne, z Bożą mocą zostało dotknięte, aby jakakolwiek burza w sercu, w umyśle, z Bożą pomocą została odsunięta czy też opanowana. Mawiali kiedyś święci: módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. I tylko przy takim nastawieniu będziemy mogli rzeczywiście szczęśliwie przeprawić się z naszej przystani na drugi brzeg naszego życia. Niech więc dzisiejsze ewangeliczne wzburzone jezioro galilejskie, które jest nie tylko obrazem Kościoła kierowanego przez następców Piotra, ale także obrazem naszego serca, w którym nie brakuje buntów, osądów, zniechęcenia czy gniewu, niech to jezioro jakby natchnie nas ufnością, że w łodzi życia nie płyniemy sami, że jest przy nas Jezus Chrystus i pragniemy, jak święty Piotr, wołać do Niego: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Tobie ufamy i bezgranicznie wierzymy w Twoją miłość, a zarazem pragniemy na miarę naszych możliwości, ludzkich możliwości, słabych możliwości, uchwycić, na ile jest to możliwe, ster naszego życia z Twoją pomocą. Ty bowiem jesteś kapitanem tej łodzi, naszej łodzi. Pragniemy wziąć w naszych dłonie odpowiedzialność za życie i za oblicze świata. Otrzymaliśmy bowiem od Ciebie największy dar ze wszystkich, zdolność wyboru i decydowania o swoich czynach. I tylko ci, którzy to rozumieją, że burza czy jakakolwiek trudność, a nawet tragedia nie jest karą, lecz wyzwaniem, mają odwagę zmierzyć się z życiem i problemami życia. Tylko oni mogą zawsze z Bożą pomocą, z pomocą łaski Bożej,
przeobrazić świat, bo widzą nie tylko ten świat takim, jakim jest, lecz takim, jakim chcieliby go widzieć, dobrym światem, Bożym światem. I tylko oni znajdą drogę do zjednoczenia z odwiecznym Stwórcą miłością. Tylko oni doświadczają w końcu głębokiego pokoju i ciszy. Panie, przymnóż nam wiary. Wiary w Ciebie, Pana Wszechświata, wiary w człowieka zakorzenionego w Chrystusie. Prosimy Cię o to w tej mszy świętej. Prosimy, aby nasze życie było zawsze pełne wiary, ufności, ale przede wszystkim miłości. Dlatego tu jesteśmy, dlatego się wspólnie modlimy, dlatego prosimy, aby tak było, tak działo się w tym naszym ziemskim pielgrzymowaniu, w tych latach młodości, pięknej młodości, która pozwala kochać, widzieć, dostrzegać świat takim, jakim Pan Bóg go stworzył. Pięknym światem, czasami trudnym światem, ale ufajmy z Bożą pomocą ten świat i naszym udziałem, uczestnictwem może być jeszcze piękniejszy. Niech się tak dzieje, niech się tak stanie. Nie tylko te nadchodzące wakacje, nie tylko w tym roku, który dzieli nas od Światowych Dni Młodzieży, ale niech jest tak w całym życiu, abyśmy byli zawsze apostołami, świadkami wiary i miłości. O to się modlę i o to proszę dobrego Boga, aby tak było w waszych życiu i w sercach. Amen.